Moja przyszłość? Nie wiem. Za bardzo tkwię w teraźniejszości. Pochłonięty problemami życia codziennego, wstyd przyznać, że nie mam czasu o tym myśleć. A wchodząc w dorosłość, przecież powinienem. Nie chcę już być krótkowzrocznym maratończykiem. Chciałbym choć na chwilę przystanąć, odpocząć. Przerwać nieustanny bieg, który pochłania moją energię. Chciałbym utkwić chwili i móc pomarzyć. Uciec myślami ze świata, który płonie, gdy ja bezrefleksyjnie idę dalej. Chciałbym poczuć się ważny i wysłuchany, wyodrębniony, a nie jak element nieświadomej maszyny, która bezwarunkowo brnie naprzód. Czy to wielka prośba? Dla wielu może i nie. Ale dzisiejszymi czasy na tym się kończą moje ambicje.